4 sygnaturki, panie prezesie. Wniosłem o ustalenie kontaktów. Dzisiaj miał 4 termin w takich newralgicznych datach. Tak. Dzisiaj Dzień Dziecka. I ja bym chciał się spotkać z dziećmi. Pan prezes i sędziowie o tym wiedzą. I 4 termin, który celowo jest uchybiany, celowo sąd postępuje w taki sposób, ażebym ja nie mógł się z dziećmi zobaczyć. Po to, żeby pomiędzy nami więzi jeszcze bardziej. A co to za sprawa, proszę powiedzieć? O kontakty. Jest jedno dużo. 513/17. Jeżeli chodzi o tą sprawę, pan wybaczy, ale tej sprawy pan nie podał tutaj przed spotkaniem i mówiłem. Nie mogę się zapoznać. Mówiłem do pani. 4 sygnaturki. 3 dokładnie. Jedna NKD i 2. Mówiłem o czterech. W każdym razie jest 4 ten, a za, z tego co pamiętam, sprawy administracyjne pan prezes Poruda, przewodniczący wiedział i nie ma wyznaczonego terminu, żeby orzec. Bo jeżeli będzie termin wyznaczony, nie da się nie orzec, żeby ojciec mógł się z dziećmi spotkać w czasie urodzin, w czasie dnia dziecka i tak dalej. To jest nierealne, żeby ktoś to mógł potem logicznie uzasadnić. Po to, dlatego sąd po prostu przewleka, podejmuje pewne działania, żeby do terminu nie doszło i żeby nie orzeczono niczego, tak? Proszę pana, jeżeli chodzi o te akta, o tą sprawę, to tak jak powiedziałem, to albo nie wskazał pan tej sprawy, albo nie wiem, było jakieś nieporozumienie. Ja tych akt nie otrzymałem, nie mogę się do tego odnieść, natomiast mogę powiedzieć, że zapiszę sobie tą sygnaturę i sprawdzę. Czy to postanowienie będzie mogło być dzisiaj wydane? Jest pierwsze, to jest sytuacja niecierpiąca zwłoki. Ja o to wniosłem chyba 4 miesiące temu. Proszę pana, podstawę, jaka jest sytuacja? Bo Dzień Dziecka trwa trochę i chciałbym pierwszy raz od 5 lat z dziećmi się spotkać. Druga sygnaturka to z tymi alimentami. Tam na profilu zauważyłem, że nie połączone są. Dostałem dwa wezwania. Przy jednej to jest bardzo, bardzo stara i zostało wezwane o braki formalne. O to powinien zostać wezwany już dawno. Ja ostatnio prosiłem, żeby w końcu termin wyznaczono, żeby już leci chyba 3., 4. miesiąc, a to jest sytuacja też nie cierpiąca zwłoki. I nic się dalej tak naprawdę nie dzieje, bo termin jest niewyznaczony, o braki formalne są wezwane, a ja ponaglałem, nie po to, żeby coś dać, co sąd by chciał, tylko po to, żeby wyznaczyć termin sprawy. Termin sprawy można było wyznaczyć, a niezależnie od tego wezwać o braki formalne. Sąd podejmuje znowu takie działania przewlekające, żeby wezwać spokój. Wezwać i spokój. Nie na tym rzecz polega, żeby sądowca po to określił 7 dni na rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie, żeby sąd miesiącami to przewlekał. 7 dni to jest 7 dni i nie ma zmiłuj się. A tu lecą już 4 miesiąc i sąd sobie nic z tego nie robi, tego, że ja podejmuję tyle działań, żeby sąd po prostu postępował zgodnie z prawem. Nic się nie dzieje. Złożyłem wnioski o zwolnienie mnie od kosztów w tych sprawach. Nie sądzę, żeby sąd odrzucił ten wniosek, bo już wiele sądów mnie zwalniało z wszelkich, nawet od kosztów 100 zł, bo po prostu nie jestem w stanie takich wydatków ponosić, a sąd, wiedząc to, to nic sobie z tego po prostu nie robi. Przewleka. I dalej proszę, żeby termin rozprawy był wyznaczony do 8 czerwca. To nie jest tak, że ja mam płacić za dzieci ogromne pieniądze, nie widząc ich, mając swoje dzieci, siebie, ja mam żyć w niedostatku po to, żeby była żona opłacała kredyty albo dzieci żyły w luksusach. Nie może dziecko mieć do dyspozycji w ciągu miesiąca 10 czy 5 razy więcej środków niż jego ojciec. To jest niedopuszczalne po prostu. Ja mam też swoją teraz rodzinę i ja muszę tak robić, żeby im się wiodło dobrze, a nie utrzymywać byłą żonę. Za wszelką cenę. Bardziej, że ona ma jeszcze swoje środki, nie ponoszę tych wniosków z utrzymaniem domu i ma 500+. Dobrze, proszę pana, to już schodzimy na kwestie merytoryczne, które są poza zakresem dzisiejszej wizyty. A czwarta sprawa? Wniosek o to jest ta sprawa NKD, tak? Tak, o ukaranie synów za po prostu znęcanie się tak naprawdę nad ojcem, co już chyba 1,5 roku trwa.
Proszę pana, jeżeli chodzi o te trzy sprawy, jeżeli chodzi o sprawę MKD, akta są w sądzie okręgowym w związku ze złożonym przez pana zażaleniem, jeszcze do tutejszego sądu nie wróciły, w związku z tym nie sposób mi się odnieść do ewentualnych zarzutów w tej sprawie. Jeżeli chodzi o te dwie sprawy C dotyczące alimentów, analiza akt w tych sprawach pozwala na stwierdzenie, że czynności w tych sprawach były podejmowane bez zbędnej zwłoki przy uwzględnieniu ich przedmiotów składanych przez pana wniosków, a także koniecznych czynności do podjęcia. Tam między innymi doszło do wyłączenia sędziego w związku z innymi okolicznościami, co oczywiście wpływa na wydłużenie procedowania. Jeżeli chodzi natomiast o braki formalne pism procesowych, to po to one są, aby najpierw uzupełnić braki formalne, a potem przystąpić do merytorycznego rozpoznania sprawy. Tak są skonstruowane przepisy procedury cywilnej. Panie prezesie, tylko że ja sformułowania, że sąd nie podejmuje wszystko tak jak należy, to ja to czytam, słyszę na zasadzie kopii w klei już od 5 lat. Gdyby czynności podejmowane były należycie, to wezwanie o braki formalne powinien dostać już dawno. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli są wnioski o zabezpieczenie, to nawet jeżeli składa się wniosek o wyłączenie sędziego, to nie ma znaczenia, bo nawet ten sędzia może to orzec. Nie ma znaczenia, jakie sąd podejmuje działania, bo wniosek o zabezpieczenie jest ponad wszystkim, szczególnie dotyczących dzieci. Wszystkie sprawy dotyczące dzieci są po prostu niecierpiące zwłoki. 7 dni i koniec. To ministerstwo już dawno... Te dwie sprawy to są sprawy o obniżenie alimentów. To nie są sprawy o ustalenie kontaktów. W związku z tym to nie jest tak, że to jest jakaś rzecz, tak jak ta sprawa, o której pan tu napisał, że to jest kwestia kontaktów pana z dziećmi, dobra dzieci, dobra pana, dobra rodziny. Sprawa o obniżeniu alimentów ma odrobinę inny charakter. Tak, no, przy kontaktach to jest podwójny ładunek przyspieszenia, bo dzieci i zabezpieczenie. To na pewno jest zabezpieczenie. A każde zabezpieczenie dotyczące spraw, każda sprawa dotycząca dzieci, no, na to czego dotyczy, to i tak mogę załączyć, już wiele razy załączałem, ministerialne stanowisko chyba do Sejmu, interpretowano tam coś, gdzie wprost napisano, że 7 dni nie ma zmiłuj się, jeżeli wymaga sprawę przeprowadzenia rozprawy, to 30 dni. I koniec, ze względu na wszystko, czy to się komuś podoba, czy się nie podoba, 7 dni, 30 i maks. A tutaj, panie prezesie, tak naprawdę wszystko stoi w miejscu. Kontakty, półtora roku, gdyby sprawa o ukaranie dzieci już się potoczyła, to one by już nie odważyły się, bo by miały wstyd, bo one myślą, że one postępują słusznie. One by się nad nim nie znęcały. Sprawę, to pierwsze, tak jak powiedziałem, akta są w sądzie okręgowym w związku ze złożonym przez pana zażaleniem, a po drugie, jeżeli chodzi o meritum, co by się stało, co by się nie stało, to prezes sądu w tym zakresie nie ma nic do powiedzenia. Jest, panie prezesie, ale chodzi o to, że tamto zażalenie jest tamtym zażaleniem. Ja złożyłem drugi wniosek, niezależny, żeby nie przewlekało się to. Drugi wniosek złożyłem niezależny od wszystkiego, nic się nie dzieje. Pana, jeżeli pan składa kolejne wnioski, to może to działać przeciwskutecznie. Nie mogę działać ja na swoją szkodę. Sąd ma terminy i te wszystkie sprawy związane z tą, które powinny się toczyć na podstawie ustawy o tym nieletnich, powinny mieć określoną procedurę. Czyli sąd nie powinien szukać pretekstu, żeby określać kuratora dla dzieci, bo to nie było tylko przedmiotem. Przedmiotem tego było ukaranie dzieci za ich traktowanie ojca. Ona, jeszcze raz mówię, nie znam tej sprawy, o której pan mówił. Zakładam, że pan cały czas mówi o tej sprawie NKD. W związku z tym, no, to akurat jest poruszanie tego tematu jest tutaj bezcelowe. Dobrze, no to już tutaj akurat będzie strzał w dziesiątkę. W tej sprawie ukaranie dzieci stosuje taką się procedurę, jak w przypadku kodeksu postępowania karnego. A więc, gdzie jest postanowienie o wszczęciu postępowania albo odmowie o wszczęciu postępowania? Nie ma żadnego. Ja zaskarżyłem coś nie na temat, dlatego że sąd nie postępuje właściwie. Ja nie na temat zaskarżyłem, żeby tu ta sprawa nie została po prostu pod dywan zamieszona, a sąd nie wydał żadnego postanowienia o wszczęciu, odmowie wszczęcia, o ustanowieniu kuratora z urzędu. A gdzie jest strona kolejna? Dlaczego kurator nie ma możliwości zaskarżenia tego postanowienia, które ja zaskarżyłem.
No przecież to jest, nie może dziecko zaskarżyć, matka jego nie może zaskarżyć, ja nie mogę dać zaskarżyć, bo nie możemy być stronami w tego typu sprawie, ani karnej, ani cywilnej. Gdzie jest kurator, który powinien mieć możliwość zaskarżenia tego postanowienia? Nie ma go, bo sąd po prostu nie wypełnia swoich obowiązków. Dobrze, panie Grzywa, reasumując, jeżeli chodzi o sprawę NKD, nie jestem w stanie panu nic więcej powiedzieć. Tak jak mówię, nie znam tych akt, bo są w sądzie okręgowym. Jeżeli chodzi o te dwie sprawy, czynności tam są podejmowane stosownie do toku i biegu sprawy, zostały wydane zarządzenia, zostaną panu doręczone, myślę wkrótce, ponieważ są one wykonane, a jeżeli chodzi o sprawę 3NFM 513/17, za chwilkę ustalę, czy w tej sprawie, znaczy polecę po prostu podjąć jak najszybciej czynności, jeżeli da się to zrobić, to zostanie to zrobione jak najszybciej. Ja dzisiaj jeszcze koło trzeciej podejdę, może jakby się dało. Jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do panie prezesie. Jeżeli to, czy składam zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury na policję, bez względu ile ja pism procesowy złożę, jakie podejmuję działania, to prokurator policjant ma 30 dni na wszczęcie lub odmowę wszczęcia i nie ma zmiły się. Nie ma żadnych, i to jest ta sytuacja. Sąd nie zrobił nic od półtora roku. Ani nie wszczął, ani nie odmówił wszczęcia. Ja nie wiem, jakie mam wnioski dowodowe składać, ażeby wykazać, że jest zasadność prowadzenia postępowania. Bo nie wiem, czy sąd uważa, że nie ma takich przesłanek. Po prostu sąd nie wydał żadnej decyzji, prokurator ma tyle i tyle dni, bez względu na wszystko i to robi. Sąd nie. Sąd nie jest ponad po prostu. Panie Grzywo, tak jak ustawiłem. Okay. Ja bym dzisiaj tak przed 15 może uda się to postanowienie z tymi dziećmi chociaż. Dziękuję. Okay, dziękuję.